Czas szybko mija. Nadchodzi 26. wiosna, jaką spędzimy w domach naszych widzów. Uznajecie nas Państwo za źródło rzetelnych i obiektywnych informacji. Zmagaliśmy się wspólnie z niejedną burzą i zapewne niejedna jeszcze przed nami. Od wielu miesięcy odbieraliśmy ogromną ilość telefonów od osób, które stanowczo domagały się uruchomienia naszej telewizji w ofercie Smart TV. Z telewizją jednak nie jest tak prosto. By uczynić zadość Waszym oczekiwaniom, musieliśmy uzyskać konieczną zmianę w posiadanej koncesji. To długi proces, ale dzisiaj mamy doskonałą wiadomość. Właśnie otrzymaliśmy niezbędne zezwolenie i już od dzisiaj na kanale 40 oferty Smart TV można nas oglądać. By odnaleźć nas na liście dostępnych kanałów, konieczna jest aktualizacja dekoderów. Urządzenia przeprowadzą Was przez tę zmianę. To testowa emisja, więc czekamy na Państwa uwagi i spostrzeżenia, jak zawsze. Niebawem jednak nastąpią kolejne zmiany. Jesteśmy jedyną w Polsce telewizją o Suwalszczyźnie, dlatego podjęliśmy decyzję o szerszym upowszechnieniu naszego programu i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała nam stosowną koncesję. W efekcie w najbliższych tygodniach pojawimy się na ekranie abonentów Smart TV w całym kraju, pozostając jednak informacyjnie wiernymi naszemu regionowi. Nadal będziemy mówić o Suwalszczyźnie i adresować nasze audycje do jej mieszkańców, ale też pokazywać uroki baśniowej Suwalszczyzny reszcie kraju. Co ważne, do oglądania nas w Smart TV nie jest konieczny dostęp do sieci kablowej. Tak było dotąd. Wystarczy dekoder i dostęp do internetu. Po okresie testowym w docelowym punkcie pojawimy się na ekranach w całym kraju w podwyższonej jakości. Już trwają prace nad tą zmianą. Dziękujemy widzom za fantastyczne ćwierć wieku towarzyszenia nam i liczymy na więcej. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział naszej wspólnej rzeczywistości. To dla nas rewolucja techniczna, ale też wyzwanie. Zrobimy wszystko, by uroki naszej społeczności i naszej małej ojczyzny dotarły do najdalszych zakątków kraju. Mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć.